Nie widzę małych szkieletów. Spojrzymy z drugiej strony. W Gold Coast Alex robi prześwietlenie 8-miesięcznej Princess. Właściciele obawiają się, że kotka mogła nie urodzić wszystkich kociąt. Nie ma kociaków. Świetnie. Ale popatrz na to. Wyniki są zaskakujące. Chyba właśnie to czułam. Pokarm. To wszystko pokarm. Nie ma kociąt, ale za to jest mnóstwo pokarmu, który Princess musiała zjeść tuż po porodzie. To dobre wiadomości. Nie musimy wyciągać kolejnych kociąt. Princess ma pod opieką tylko tę piątkę. Może nie powinna jeść już dziś kolacji. Ma pełny żołądek. Teraz zbadamy kocięta. Upewnijmy się, że są zdrowe. Ta jest bardzo zdrowa. Mała tygrysica. Uciekinier. Dokąd się wybierasz? Zbadamy ich serca, sprawdzimy, czy nie ma wad wrodzonych. Posłucham cię. Nie wiem, na co narzekasz. Widziałam, że się najadłeś. Uwielbiam tę część pracy. Kocięta są urocze. Te małe pyszczki i dźwięki, które wydają. Cudny. Śpią sobie. Nic im nie jest. Zaraz cię do nich wypuszczę. Mama się denerwuje. Cztery kociaki są w świetnej formie. Ważą około 100 gramów, są silne i pełne energii. Jesteś dobrą mamą. Ale ostatnie kocie martwi Alex. Coś jest nie tak. Ten maluch będzie miał problemy.